Bezpieczeństwo w internecie. So Gumi, you're... Gumi, uważasz tak jak ja, że trzeba wymyślać hasła trudne do odgadnięcia. Ale narzuca się pytanie, jak normalny człowiek ma ogarniać te wszystkie hasła, różne dla poszczególnych stron, bez typowych słów? Jak tym wszystkim zarządzać? Świetne pytanie. Trudno sobie z tym wszystkim poradzić. Ja korzystam z ponad 100 serwisów, a zorientowałam się dlatego, że używam menedżera haseł i zaskoczyła mnie lista. Menedżery haseł mogą automatycznie zachowywać hasła. Są bardzo przydatne, bo gdy wracasz na stronę www, nie tylko sprawdzają, czy nie jest to strona phishingowa, czy ktoś je nie sfabrykował, ale też, co praktyczne, podpowiadają ci hasło, a ty tylko klikasz. To przyspiesza logowanie, zwłaszcza w smartfonach. Jest coś, czego się obawiam. Czasem loguję się z laptopa, z telefonu, innym razem z laptopa żony. Czy menedżer haseł działa na wielu urządzeniach? Menedżery haseł oferują różne możliwości. W Google, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na różnych urządzeniach, możemy połączyć wszystkie informacje z menedżera haseł i wyświetlać je na różnych urządzeniach, których używasz. Jak to porównać? Są menedżery haseł, które lokalnie przechowują wszystkie te dane, w razie potrzeby ci je podpowiadają. Ale można też bezpośrednio korzystać z serwisów. Google, Apple i inne firmy mają taką funkcję, że przez jedno konto logujesz się do różnych serwisów. Polecasz jedno i drugie rozwiązanie? Jak je porównać? Wybór należy do użytkownika. Czasami możliwości są ograniczone z powodu samej budowy strony. Nie wszystkie strony umożliwiają logowanie przez Google, przez Apple, Facebooka itd. Ale na każdej stronie jest logowanie z hasłem, więc zawsze możesz na nich mieć własną nazwę użytkownika oraz hasło, które przechowasz w menedżerze haseł. Albo, jeśli nie chcesz tworzyć wielu nowych kont w internecie, możesz skorzystać na przykład z konta Google i z jego użyciem logować się do serwisów. Mnie to odpowiada, bo nie muszę się martwić wieloma kontami. No i oczywiście Google ma jedne z najsilniejszych zabezpieczeń w branży. Z tego się cieszę. Dziękuję, Gumi.